Która jest godzina? Jest dzień trzeci przede wszystkim. Jest godzina 12:50. 12:50, dzień trzeci. Wyspany? Wyspany w końcu. Idziemy na śniadanie. Po pierwsze. Do Jeffsa na polach mokotowych. Uwielbiam lokale, które nie mają ograniczonych godzin serwowania śniadań. Obudzić się o 14 i pójść na dobre śniadanie. Co proponujesz, Michael? Na śniadanie obiad. Nie ma nic lepszego niż obiad na śniadanie. Ja mam burgera. To co, szamamy, nie? Pojedli i jedziemy dalej. Jak smakował ci obiad, Michael? Obiad na śniadanie? Dobry był? Syty. Co, jedziemy na festiwal, nie, Majki? Tak. Także co, widzimy się na festiwalu. Lekko spóźnieni, wparowujemy na dzień trzeci. Michael nie może z wami rozmawiać, bo rozmawia przez telefon i pokazuje nam językiem migowym, że mamy iść. Coś jeszcze, Michael, chcesz im przekazać? Okej, czyli idziemy przed siebie. Póki co nie wiemy gdzie, ale mamy mało czasu, bo jesteśmy już troszeczkę po czasie, także no. Michael skończył być gwiazdą, właśnie udzielił wywiadu dla Piwna Japa. Ze mną Michał Saks, Alebrowar, dobrze wam znany. Ze mną Jasiu, Piwna Japa. Miło was. Dobrze wam znany. Dobrze wam znany. Michale, 10. edycja Festiwalu Warszawskiego, 10. z Alebrowarem. Tak. Jak odbierasz w tym roku i jak w odniesieniu do poprzednich lat? No, dla nas już kawał historii, powroty sentymentalne trochę, na Stadion Legii. Jesteśmy tu już, znaczy się tutaj po raz 9, na 10. edycji. Pierwsza była na Domaniewskiej. Na słynnym Mordorze. Na słynnym Mordorze. No a teraz wracamy. No Jacek wypracował bardzo fajną formułę, która bardzo minimalnie się zmienia z każdej edycji na edycję. Przyjeżdżając na ten festiwal wiemy, czego się spodziewać. Zmieniają się tylko piwa, które browary przywożą. I można, wiesz, świetnie obserwować to, jak ludzie, którzy prowadzą browary, rozwijają się, mają nowe pomysły, znajdują na nowo siebie w tym, co ważą. To jest fajne, nie? Obserwować tą drogę, nie? którą robią ludzie, którzy siedzą w tym biznesie. Pomysł ma też bardzo dobry Alebrowar, bo Alebrowar jest znowu prowodyrem niektórych stylów i pewnej mody na rynku. No wiesz, no nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą, żeby to oceniać, ale jestem, wiesz, kupę satysfakcji mi robią ostatnie wypusty, więc... Nie bądź skromny. Trzeba powiedzieć, że seria DDH zarówno w wersji imperialnych, jak i teraz tych Pay Layli, to jest coś, za czym za chwilę znowu rynek podąży, bo pojawiały się multum piw w tym stylu, w DDH Double IPA, ale za chwilę myślę, że będą bardzo lekkie, mocno na aromat chmielone piwo. No, a już mamy za nadrzu kolejne pomysły, które będziemy wdrażać, więc myślę, że to jest... Nas ochrona wywala, przeniesiemy się kawałeczek dalej, dobra? Dobra. Spotkaliśmy Maxa, który jest naszym dystrybutorem na Białorusi i już za tydzień lecimy właśnie do Mińska na festiwal piwa kraftowego. I mam nadzieję, że go nagrasz. Tak, wezmę GoPro. Dzisiaj ruszam na Białoruś, do Mińska. Miał być z tego wyjazdu blog, ale zapomniałem kamery. Nagrywam teraz z telefonu i... Jarek, co znalazłeś fajnego do picia? Że szukasz dobrego piwa. Tak, Pineapple Double IPA, Pineapple Imperial IPA chyba, no. Monstera, browar, który jest... Na debiutach teraz na dole, tak? Na debiutach, o dziwo na debiutach, bo piłem go już rok temu w konsulacie dobrego piwa w Sopocie. No. Gdzie wypiłem jedną szklankę, która mi urywała dupę. Na drugi dzień ze znajomymi z agencji marketingowej wypiliśmy całego kega. A czy jeszcze raz, co to było za piwo? Ostatni mohitanin, to była hazy ipa, no. O smaku mojito. No. I nigdy więcej nie będzie produkowana, ponieważ prawnicy stwierdzili, że to jest najgorsze, co w życiu pili. Dostało straszne hejty. No. Nie wiem czemu. Dla mnie piwo powinno być smaczne i dobre, widocznie im nie odpowiadało. No. Tak, no i tego piwa więcej nie będzie. To trochę szkoda, nie? Tak, ale to też jest pyszne, polecam. Co to? Powderman. Zajebiście wyglądająca puszka z Birbantu. Mega, bardzo ładnie. Skąd wy jesteście? Gdzie stacjonujecie? W Warszawie. W Warszawie? Ale ważymy w Ziemi Obiecanej i w Brovcy. Dobre. To jest imperialna IPA, tak jak napisane jest, z ananasem i tutaj jest troszeczkę laktozy, żeby goryczkę trochę skontrować i kwaśność z soku ananasa. I ono jest refermentowane w kegu sokiem z ananasa. Fajna rzecz. Ale najlepsze co mamy to goza z marakują. Od Rycerzyni. Od czego? Od Rycerzyni z Monty Pythona. Salernitus się nazywa. Jak? Tak? Mówię. Dobre, Michael? To kiedy do nas podniecie, coś uważać w kolabo? I jutro nawet możemy przyjechać. Możemy ten, nagrywasz? I się skończyło, nie? Znaleźliśmy browar, który też waży bardzo juicy piwa, Browar Monsters i zagadaliśmy, coś z tego się urodzi, więc bądźcie spragnieni. Chodząc po festiwalu w strefie debiutów spróbowaliśmy piw z Browaru Monsters i to są piwa, które są najbardziej filozofią zbliżone do tych, które my ważymy, czyli bardzo soczyste, owocowe i zgadaliśmy się z chłopakami i coś wspólnie zrobimy, więc bądźcie spragnieni. Co o tym myślisz? O, ja jak najbardziej. To idziemy zjeść kiełbę w bułce? No. Kiełba w bułce? Idziemy tam. Obłędnie smaczne pytko. O tak. Pętko. Pytko. Pytko też może być. Pytko też może być? Zbieramy na piwo najlepsze. O. Tak? Na co zbieracie? Na piwo najlepsze. Najlepsze jak, czyli na jakie? Słuchajcie, to filmuj, żeby leciały te pieniądze. Nie wiem, jak 450 groszy. Najlepsze piwo, to my wam dajemy po kuponie na najlepsze piwo od Alebrowaru. Dajecie kuponiwa, odbieracie piwko. Super, dziękujemy bardzo. Idziemy jeszcze poszukać Jacka Materskiego, ojca, założyciela tego całego zamieszania i zapytać jego o jego wrażenia z tej edycji. Brewmaster. Jacek. Cześć Brewmaster. Jak widziałeś mojego Albercika? No nie, to ty powiedz jak twoje. Nie no, jak twoje, ja się swoich mówiłem. Podnieśliśmy się z kolan, jak to mówił klasyk. Tak? Podnosimy się z kolan. Chce ci się dalej? No jak po tej edycji na pewno mi się chce dalej. Tak? Bo może kiedy indziej to bym powiedział, że już rzucę to wszystko i pojadę w Bieszczady. Może nie w Bieszczady, są lepsze kierunki, ale rzucę to wszystko. Natomiast po tej edycji jest... Daje, wiesz, serducho rośnie i po prostu pokazuje, że możemy my, kraftowcy, możemy dalej działać i dalej uskuteczniać te nasze działania, a pozostawiam do oceny innych, czy to są dobre działania, czy złe, ale na pewno mamy szansę dalej jeszcze nieskrępowanie rozlewać, tak, nie, propagować te nasze pomysły, rozlewać je na innych. Widać, że jest możliwość, niech tak dalej będzie, żebyście wy, nasi odbiorcy, dali nam szansę na nasze nieskrępowane wizje piwa, żebyśmy mieli takie warunki, jak do tej pory mieliśmy, żebyśmy mogli dalej robić to, a wy będziecie to odbierali, będziecie zadowoleni, bo inaczej to nie będzie działało. Bądźcie spragnieni kolejnego festiwalu. Nasze zdrowie. Mam wykrzyknąć, bądźcie spragnieni na jakieś 3-4, tak? Tak. Jarek, powiedz tak. Na kiedy mówimy bądźcie spragnieni? Kiedy? Bądźcie spragnieni! 2 na 10.